Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Kupiliście żeliwny kociołek lub może macie w planach takowy nabyć, co bardzo polecam. Ale nim przystąpicie do jakichkolwiek prac związanych z tym kociołkiem, obejrzyjcie proszę ten film, ponieważ chciałbym się z wami podzielić swoim kilkunastoletnim doświadczeniem w tym temacie. Pierwsze przepalanie kociołka? Krok po kroku. Ogólne prace BHP związane z kociołkiem, no i higiena, to wszystko będzie w tym odcinku, ale zanim zabierzemy się do pracy, musimy rozpakować kociołek, bo właśnie świeżo przybył, oraz rozpalić ogień. Zapraszam! Proszę bardzo, kociołek odpakowany, no i generalnie wyróżnia się cztery rodzaje kociołków. Pierwszy jest to kociołek wolno wiszący nad ogniem. Jest on lekki, przeważnie bez pokrywki, zawiesza się go na łańcuchu, sznurku, lince czy też innym ustrojstwie bezpośrednio nad płomieniem. Drugi rodzaj są to kociołki holenderskie, tak zwany Dutch Oven, czyli holenderski piec. Są to kociołki, które grilluje, na których piecze się zarówno z tej strony, pokrywa ma takie specjalne wgłębienia, usypuje się żar z góry i grzanie górne i dolne, jak w naszych piecach, to wszystko nam się elegancko zapieka. Jest w ogóle piękna cała szkoła gotowania na Dutch Oven. Potrawy z tego wychodzą niesamowite, nieporównywalne do niczego innego, ale dzisiaj skupiamy się na kociołkach takich, można rzec, tradycyjnych. No i z tych tradycyjnych mamy dwa rodzaje, czyli trzeci rodzaj kociołków. To są kociołki takie jak ten, ale z przykręcanymi nóżkami bezpośrednio do gara. 3-4 nóżki, to już zależy od wariantu. A czwarty rodzaj kociołka to jest właśnie taki jak ten kociołek, w którym mamy taką elegancką podstaweczkę, do której przykręca się nóżki i na takim stojaczku dopiero układa się kociołek właśnie. Polecam z tych tradycyjnych kociołków właśnie ten, ponieważ raz, że można go bezpośrednio zawiesić nad ogniem, za to tutaj ucho, jest on no cięższy od tych kociołków wolno wiszących, no ale tutaj coś za coś. Druga sprawa jest taka, że te kociołki z przykręcanymi nóżkami. Przerabiałem kilka takich kociołków. Od tych małych po te takie duże 20, czy nawet on był 30-litrowy, piękny, z mosiężną taką tą uchem do łapania. I teraz tak, zawsze łamie mi się nóżka. Zawsze ta śruba tutaj, ona dostaje temperatury i potem ta temperatura spada i tak dalej, przeciążenia, przeważnie pęka, staje się krucha. Poza tym w myciu to nie jest nieporęczne, te nóżki zawsze zawadzają, zawsze o brzuch, zawsze o nogi, gdzieś się cały ubrudzę, to wszystko haczy. Nie polecam kociołków z przykręcanymi nóżkami, polecam natomiast właśnie takie, no bo taki jest łatwo umyć, naolejować całość, cyk, 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 odstawiamy, to jest temat czysty, a temat brudny w postaci paleniska też możemy jakoś oczyścić, zabezpieczyć, chociaż zabezpieczać tego nie trzeba. Czyli cztery rodzaje kociołków. No dobra, zabieramy się za montaż. Pięknie, podstaweczka zmontowana. Sprawdźmy, jak to wszystko wygląda. Haha, elegancko. I teraz tak, przystępujemy do procesu pierwszego wypalania, czyli takiej pierwszej bazowej konserwacji naszego kociołka. Chodzi tutaj o to, że jest to żeliwo i teraz możemy kupować kociołki emaliowane w środku, emaliowane z zewnątrz, z żeliwem czernionym, z jakimiś dziwnymi powłokami. Ja jednak polecam
kupić kociołek z czystego żeliwa, które jest niczym niezaśmiecone. Ale takie żeliwo ma szalenie mocne tendencje do rdzewienia. No i ogólnej takiej degradacji, więc musimy je wypalić. Wypalamy, robimy to tak. W zimnym kociołku musimy, do zimnego kociołka musimy wlać olej. Olej. Najlepsze będą oleje o wysokiej temperaturze palenia. O co tutaj chodzi? Olej rzepakowy, olej z słonecznikowy na przykład będzie idealny, ale smalec też się nada bardzo dobrze i historycznie smalec właśnie stosowano. Chodzi tutaj o to, że to żeliwo ma pory. Tłuszcz dostaje się w te pory, on się wypali i teraz jeśli używalibyśmy tłuszcz o wysokiej temperaturze palenia, ten kociołek rozgrzeje się do około 100 stopni, może więcej. Takie masło na przykład, czy inny tłuszcz o właśnie niskiej temperaturze palenia zacznie się palić i wydzielać rakotwórcze substancje, które przenikną w głąb naszego kociołka. O to nam nie chodzi. A ten tłuszcz, czy też jakikolwiek inny o wysokiej temperaturze palenia, zabezpieczy nam kociołek właśnie. No i teraz tak, musimy wszystkie te sprzęty żeliwne przy pomocy ręcznika papierowego, szmatki czy też innego cuda wysmarować, dokładnie natrzeć tymże olejem właśnie. Akcesoria oraz kociołek są już dokładnie wysmarowane tłuszczem. Należy to robić niespiesznie, z wielkim pietyzmem. Piękny teraz on ma kolor, pięknie się mieni. Kociołki żeliwne dzielimy generalnie na te produkowane mechanicznie i te produkowane ręcznie. Te produkowane mechanicznie mają mniej porów. Mają też mniej tego specjalistycznego piaseczku odlewniczego, szalenie drobnego. Zaś kociołki takie jak ten, produkowane jeszcze w starym stylu ręcznie, mają nieco większe pory oraz zawierają w sobie nieco więcej piasku odlewniczego. Przy formowaniu tych kociołków ten piasek się używa, ale to już nie będę wchodził w szczegóły techniczne. Generalnie przed wypalaniem kociołka należy kociołek wygotować, aby pozbyć się tego piasku odlewniczego, który przecież zalega nam tutaj w środku. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli pominiemy proces wygotowywania kociołka, to późniejsze potrawy mogą nabrać takiego specyficznego metalicznego posmaku, który no, nie jest zbyt dobry, no i jak tam ze zdrowiem, to chyba też nie bardzo. Więc kociołek należy wygotować, wtedy wyciągniemy, wybierzemy, oczyścimy te pory z tego piaseczku i ogólnych zanieczystości produkcyjnych. Także po nasączeniu tłuszczem można oczywiście wygotowywać kociołek przed zasmarowaniem go tłuszczem, ale ja zawsze, żeliwo to zawsze ma być tłuste. Zanim zaczniemy to używać, szybko od razu tłuszcz, bo może gdzieś powierzchniowo rdzewieć i tak dalej. Poza tym od zewnątrz on już się ładnie nam zacznie wypalać. Czyli co? Wlewamy tutaj teraz wodę do pełna i wrzucam to na ogień. Jak się woda zagotuje? Czekamy pół godziny i jest gotowe. To co? To ruszamy. Woda gotuje się już dwa kwadranse. O, spójrzcie, jakiego brunatno-szarego koloru ona dostała. Cały ten piasek, cały ten syf wyszedł z porów, wszedł do wody. Teraz należy to wylać, a kociołek dokładnie umyć. Jeśli pominiemy ten proces, to takie coś będzie przechodziło nam do potraw. No i cyk, jestem z powrotem. Kociołek został opłukany wodą, ale to musi być wrząca woda albo bardzo gorąca. Pod żadnym pozorem nie wolno do mocno rozgrzanego żeliwnego naczynia wlewać zimnej wody, bo może ono po prostu strzelić i popękać. Także kociołek mamy nasmarowany olejem, wygotowany, wymyty, opłukany, wysuszony i teraz, dopiero teraz możemy przystąpić do właściwego procesu natłuszczania kociołka od wewnątrz, no bo od zewnątrz on jakby od tego dymu, od tego wszystkiego, od tłuszczu, którym go natarliśmy, już wstępnie się zakonserwował.
Kociołka nie trzeba jakoś specjalnie wycierać po tym procesie płukania, no bo przecież wszystko to jest jeszcze przecież gorące, nagrzane i dobrze też właśnie w nagrzanym kociołku rozprowadzać olej, bo wtedy łatwiej to wszystko się wsmarowuje, łatwiej przysiąka olej w pory. No i pięknie. Kociołek jest w środku czysty. Możemy teraz przejść do procesu wypalania, ale należy pamiętać, że w środku, w kociołku nie mogą być żadne kałuże tłuszczu, bowiem z tego tłuszczu on się przepali i zrobi się taka gęsta, lepka, niesympatyczna maś. Dlatego kociołek ma być natłuszczony, ale suchy. Tak można by to określić. On jak gąbka napił się tego tłuszczu i o to nam właśnie tutaj chodzi. Nie wlewamy tutaj żadnego oleju, żeby tam gdzieś to bulgotało na dnie. Nic z tych rzeczy. To ma po prostu dobrze się tego tłuszczu napić, pokrywka jednakowoż i zamknięcie do pokrywki tak samo. Wypalamy to wszystko osobno, ale to już Wam pokażę na ogniu. Chodźcie. Podstawka jest przepalona od spodu, przekręciłem ją do góry nogami. Zostawiam tak na 5 minut w ogniu bezpośrednio, niech się przepali z drugiej strony. Natarta tłuszczem klamra do spinania pokrywy, również niech się wypali po 5-10 minut na stronę. Dobrze natłuszczoną pokrywkę z obu stron przekręcamy jak patelnia i w ten sposób wypalamy przez dwa kwadranse. Przypominam, że nie mogą tu być żadne kałuże tłuszczu. Minęły dwa kwadranse, pokrywka jest już elegancko wypalona. Tak prezentuje się z tej strony i możemy ją wymienić na kociołek. Obudowujemy kociołek drewnem równo z każdej strony, aby nie tylko dno dostało ciepła, tylko brzegi również były w ogniu i aby całość równomiernie się wypalała. Kwadrans wypalania za nami, spójrzcie jak kociołek zaczął pięknie zmieniać już kolory. O to właśnie nam chodzi. Minęły dwa kwadranse z lekkim haczykiem, kociołek jak widzicie dobrze wypalił się, zmienił kolor i utworzyła się w nim ta powłoka antyprzywierająca i konserwująca cały kociołek. Możemy go teraz wyciągać z ognia i przejść do procesu czyszczenia. No i koniec końców wszystko jest już wypalone. Przecieramy to teraz ręcznikiem, aby usunąć pozostałości po palenisku, po czym dokładnie jeszcze raz nacieramy olejem. Klamra, pokrywa oraz sam kociołek są już wyczyszczone i powtórnie naolejowane. Kociołek wypalamy, jak widzieliście, bez pokrywy, aby to wszystko miało możliwość ujścia. No i w zasadzie proces wypalania mamy w tym momencie zakończony. Możemy zabierać nasz sprzęt i ruszać do gotowania. A po skończonym gotowaniu przechodzimy do kolejnego etapu, szalenie istotnego, a mianowicie higiena. Otóż po skończonej biesiadzie należy od razu kociołek wymyć, ponieważ to wszystko to jeszcze jest wilgotne i łatwo da się odejść. Jeśli wsad nam zaschnie, będziemy mieli ogromne problemy. Czyli czyścimy kociołek od razu po gotowaniu. Jeśli planujemy biesiady, że możemy nie mieć czasu sprzątnąć kociołka, proponuję ten tutaj potrawę wyjąć do jakiejś miski, do innego garnka i pójść zawczasu kociołek sobie umyć, kiedy jeszcze mamy na to siłę, kiedy mamy na to czas. Czyli kociołek myjemy od razu po gotowaniu. Kolejna sprawa. Do mycia nie używamy żadnych gąbeczek, ściereczek sztucznych, nic z tych rzeczy, ponieważ ścianki są chrupowate. I na przykładzie ręcznika, jak widzieliście, to wszystko będzie nam tutaj się ścierało, zanieczyszczając kociołek. Moją rekomendacją jest taki czyścik metalowy, cyk, cyk, cyk i wszystko ładnie nam schodzi.
Detergenty? Zapominamy o nich. Jeno, gorąca woda, metalowe czyściki, może odrobina piasku, jeśli faktycznie będą tu grubsze tematy. Czyścimy wszystko dokładnie, płuczemy, suszymy kociołek od razu po myciu, żeby był ładny, suchy, po czym oliwimy go ponownie, robiąc to z pietyzmem, wcierając olej we wszystkie zakamarki. To by było, jeśli chodzi o higienę. I teraz, tak przygotowany, wyczyszczony, wysuszony kociołek, dobrze natarty olejem z każdej strony, zakonserwowany, jak to się mówi fachowo, możemy teraz odstawić. Aha, tego nie trzeba konserwować, czy nóżek, jak macie taki z dokręcanymi nóżkami, to jest okopcone, opylone, wystarczy gdzieś to trzymać pod dachem, będzie wszystko dobrze. Ale sam kociołek trzymamy w suchym miejscu, żeby tutaj nie było żadnych dziwnych tematów. I jeśli chodzi o BHP kociołka, ostatnia już sprawa, to tak. Pomimo tego, że to jest dosyć ciężkie, wydaje się solidne, to kociołki są bardzo kruche. Jeśli nam gdzieś spadnie, czy wlejemy do niego zimnej wody, jak będzie rozgrzany, może pęknąć, może strzelić. Kolejna sprawa. Kociołek przechowujemy nie w ten sposób, tylko zawsze żeliwo musi oddychać, czyli z taką pokryweczką niedomkniętą. No i tak traktowany kociołek, jeśli o niego dbamy, jeśli będzie wszystko w porządku, jeśli damy mu serce, on nam się odwdzięczy. Będzie służył nam przez całe życie, naszym dzieciom, wnukom, prawnukom i naprawdę możemy sobie w ten sposób stworzyć prawdziwą pamiątkę rodzinną, kiedy nasze prawnuki będą coś gotowały, powiedzą: słuchaj, wiesz, z tego kociołka to jeszcze mój prapradziadek golonkę w kapuście jadł. Dobrze? Dobrze. Także cóż, przyjaciele, to by było dzisiaj na koniec. Kupujcie kociołki, kociołkujcie duże, małe, jakie tylko chcecie, bo naprawdę to i gotowanie na tym sprzęcie otwiera nam ogromne oceany nowych kulinarnych przygód, do których bardzo serdecznie Was zachęcam. Pozdrawiam, do zobaczenia!